Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Kiedy słucham podcastów o polskich grupach, które w latach 90. pałały się nie całkiem legalnymi działaniami, a i nierzadko czynili innym krzywdę, odnoszę wrażenie, jakby o tych ludziach mówiło się z niejakim szacunkiem, a może nawet fascynacją. Szumnie nazywa się tych oprychów słowem pochodzącym z Sycylii, którego etymologia do dnia dzisiejszego nie jest nam znana, a pierwotnie oznaczało tajną organizację założoną na Sycylii właśnie w XIX wieku, aby chronić lokalną ludność przed nadużyciami obcych wojsk i napadami zbójeckimi, a z biegiem czasu, jak doskonale wiemy, przerodziła się ta grupa w grupę dbającą głównie o własne interesy i to nie szczędząc w środkach. Nic zatem chyba dziwnego, że kiedy słyszę słowo mafia, przed oczyma staje mi Don Vito Corleone w swoim smokingu z muszką z czerwoną różą w klapie. Mężczyzna wywołujący szacunek, do którego poradę przychodzą bez mała wszyscy. Piekielnie inteligentny, zimny, choć uprzejmy mężczyzna, od którego władza aż bije. I pod tym płaszczem kultury i obycia kryje się bezwzględny boss, ojciec chrzestny. Postać fascynująca i przerażająca równocześnie. Ale jak to się ma do naszej rodzimej wannabe mafii? Może czas odrzeć oprychów lat 90. z ich romantycznej otoczki ludzi niezwykłych i nietykalnych i spojrzeć na nich bez różowych okularów. Kogo wówczas ujrzymy? Prostych cwaniaczków, bezwzględnych rabusiów, spryciarzy typu kup pan cegłę, silnych fizycznie bandytów bez empatii, nowobogackich bez gustu i wyrafinowania, samców alfa, tańczących nieudolnie do muzyki, disco polo. Krótko mówiąc, przeciwieństwo lirycznej wizji włoskiego mafiozo. Choć tak naprawdę ich odpowiednicy z południa też niczym nie przypominają rodziny Corleone, ale przecież nie o tym. Będziemy opowiadać o latach 90. w Polsce, która przechodziła wtedy bolesną przemianę ustrojową. Lata 90., przynajmniej z mojego punktu widzenia, były najdziwniejszym czasem w naszej historii. Wprawdzie w poprzedniej dekadzie mówiło się o Polsce jako kraju z dykty, ale tak naprawdę Polska budowana była z dykty w latach 90. Z dykty, z paździerzu, z kolorowych reklamówek i improwizacji. Ja wprawdzie wspominam te czasy niezwykle pozytywnie i barwnie, mimo strasznej biedy, jaka nas otaczała. Ale patrząc z dzisiejszej, około 30-letniej perspektywy na zdjęcia czy filmy z tamtych lat, kręci mi się łezka w oku cringe'owej melancholii. Policzki płoną uczuciem zażenowania, ale i tęsknoty do tych pstrokatych, dzikich, rubasznych czasów, gdzie nie było czegoś takiego jak profesjonalizm, gdzie wszystko było na gębę, z przymrużeniem oka, jak garażowa kapela rockowa, jak mój podcast. Jestem dzieckiem lat 90. i muszę się z tym pogodzić. Wychował mnie telewizor z anteną satelitarną, z niemieckojęzycznymi kanałami, na których oglądają Rambo i filmy ze Schwarzeneggerem. Matką mi zaś był kościół katolicki z papieżem Janem Pawłem II na czele. Drogi krzyżowe i wieczne poczucie grzechu i winy. Języka angielskiego uczyłem się na kreskówkach z Cartoon Network. Muzykę poznawałem na MTV, Vivie i Disco Relax na Polsacie. Słuchałem zatem Guns N' Roses, The Prodigy, jak i niemieckiego techno, a także Szazę, Boysów czy Bohdana Smolenia. Jak w tym miszmaszu mógł powstać zdrowy umysł? Ano nijak. Ale być może dzięki temu nie dzielę sztuki na wysoką i niską. Coś jest po prostu dobre albo złe, bez względu na gatunek. Choć znowu popadam, prawda, w niepotrzebną dygresję, więc wróćmy do meritum. W latach 90. przestawało być szaro i smutno jak w latach 80., a zaczynało być barwnie. A jednak za tą kolorową dyktą krył się nieprzyjemny świat ludzkich zwycięstw i porażek. Wolna Amerykanka, w której zwyciężali najsilniejsi, najcwańsi,
najbardziej bezwzględni. I jako dziecko, choć tego nie rozumiałem, podskórnie odczuwałem. Od zawsze bałem się dwóch miejsc. Po pierwsze, dworców kolejowych, przez które przewijali się bezdomni, gdzie mieszały się smrody podkładów kolejowych, denaturatu i smażonych frytek, golonki i gorących flaków. Drugim takim miejscem były wszelkie targowiska, rynki i bazary, na które jeździliśmy całą rodziną co którąś sobotę, żeby kupić sobie jakiś dres lub dżinsy. Do dziś pamiętam, jak późną jesienią czy zimą stałem na kawałku brudnej tektury w samych skarpetkach i gatkach za prowizorycznym przepierzeniem, a pani sprzedawczyni podawała mi różne rozmiary dżinsów do przymierzenia. Pamiętam wstyd półnagiego dziecka wystawionego na widok publiczny oraz zimno zawiewającego wiatru, niosącego ze sobą zapachy smażonych frytek i czegoś, co nazywano wtedy hamburgerami, a było bułką zmielonym z pomidorem, zielonym ogórkiem i surówką. Dlaczego bałem się tych miejsc? Z twórcami sprawa była chyba jasna. Bezdomni, narkomani, ludzkie strzępy, bezzębne, wychudzone, brudne i śmierdzące napawały mnie oczywistym lękiem. Na bazarach zaś lękałem się głośnych mężczyzn o dużych dłoniach z grubymi złotymi łańcuchami na byczych szyjach, ubranych w kolorowe ortaliony, z nerkami na dużych brzuchach, w których trzymali zmiętą gotówkę. Niby sympatyczni, niby czyści, normalni faceci. A jednak było w nich coś, czego się obawiałem. Coś nieokreślonego, co wywoływało u mnie lęk. Mieli w sobie coś z cwaniaczków, z jakichś przekrętasów. Nie wiem, jak to opisać, ale kojarzycie z pewnością tych śliskich typków, którzy wszystko by spieniężyli. Dzisiaj sprzedają marzenia na Instagramie, wtedy sprzedawali wszystko na bazarze. W ich oczach, w ich gestach, w mimice twarzy dostrzegałem niewiele więcej niż chęć wzbogacenia się. Ci, którym z oczu najgorzej patrzyło, tłumaczyli się, że po prostu chcą żyć, zarabiać uczciwie jak inni, ale to nieprawda. Im chodziło i chodzi w sumie do dzisiaj tylko o zysk, i to często kosztem innych. Pięknie tę moralność opisuje Henryk Niewiadomski, dziad domniemany, który w oszukiwaniu nie widział niczego złego, a na pewno nie stawiał oszustwa na równi z kradzieżą. Ja nie jestem jakiś człowiek święty i tak dalej, wie pan, no bo to sumienie mi nie powiedzieć, że ja jestem czyściutki i tak dalej, bo może są ludzie czyści, no ja nie wiem, ale ja się nie uważam za czystego całkowicie, dokładnie, bo tak samo, no jakieś, no żeby pieniądze zarobić czy coś, to trzeba było i oszukać i to i tamto, no takie różne, ale tak jak mówię, nikogo, no na węglu okradałem, oszukiwałem, no, ale nigdy, tak jak mówię, nie okradłem nikogo. Umiem po prostu oszukać, no. A z tym trzeba się urodzić po prostu, albo odziedziczyć się od kogoś. Nie, trzeba mieć wyobraźnię, inteligencję. Zgadza się. O, przede wszystkim inteligencję trzeba mieć. To nie ważne, że ktoś skończył 20 klas czy 15, a drugi skończył 3 klasy. Inteligencja jest wrodzona. Miałem takich kolegów już w podstawówce. Ci ludzie mają coś charakterystycznego w swoim sposobie bycia. Nie potrafią zrobić niczego bezinteresownie, tak żeby zyskał kto inny. Jeśli oni nie zarobią, to działanie nie ma sensu. Społecznie takie jednostki są chyba zbędne. Żyją sobie w swoich bańkach, w których cieszą się bogactwem, ale nie popychają cywilizacji w żaden sposób naprzód. Gorzej się jednak robi, kiedy nie ograniczają się do zdobywania swojego majątku kosztem innych, ale próbują odebrać innym to, co tamci wypracowali. Tak się właśnie rodzą szajki oprychów, którzy dzięki swojej bezwzględności i braku empatii potrafią krzywdzić innych, aby tylko zarobić. I choć posługują się bezustannie takimi frazesami jak honor i lojalność, są w każdej chwili gotowi na to, by oszukać ludzi, których nazywali przyjaciółmi, a nawet okraść własną rodzinę. I choć daleki jestem od tego, aby arbitralnie wypowiadać się o ludziach, to ci konkretni nie potrafią wzbudzić we mnie choćby odrobiny sympatii i zrozumienia. Dzisiejszym odcinkiem
rozpoczynam serię o głowach zorganizowanych grup, o bandytach, którzy brylowali na pierwszych stronach gazet lat 90. i wczesnych 2000. i którzy zastraszali cały kraj. Historie, które sobie opowiemy, w których pojawiać się będą różne miejsca i różne postaci, są tak naprawdę historią jednego człowieka, jednego typu człowieka, a mianowicie takiego, który swoje szczęście stawia wyżej niż wszystko inne. Swój dobrobyt, zwłaszcza materialny, stawia o wiele wyżej niż dobrobyt, zdrowie, a nawet życie innych. Ale zanim przejdziemy do mięsa w następnym odcinku, puszczę wam dzisiaj wejściówkę do tej serii z gorącą prośbą o waszą ocenę. Napiszcie proszę w komentarzu, czy wam się ona podoba. Bardzo mi na tym zależy. Miała matka syna, syna chciała No i dzisiaj byłoby to już niestety na tyle. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam was jak zawsze gorąco i serdecznie. Do usłyszenia. Pa! Miała matka syna.